Cześć, witajcie na naszym kanale w kolejnym weekendowym vlogu. Wyjątkowo witam się z wami sam. Witam się spod galerii handlowej, bo jak wiecie, od jutra większość galerii, a właściwie większość punktów w galeriach handlowych będzie zamknięta. A u mnie jest duży problem z kupnem spodni i tak biorąc pod uwagę to, że nie wiadomo kiedy z powrotem takie sklepy odzieżowe będą otwarte, no to muszę się zaopatrzyć, żeby w zimę nie biegać w krótkich spodenkach. Jak widać po samochodach, nie tylko ja na to wpadłem, bo jest bardzo wcześnie. Czy bardzo wcześnie, no około południa. Tylko do czego też zmierzam, że mógłbym zamówić sobie takie spodnie przez internet i zmierzyć wszystko w domu na spokojnie i odesłać. Tylko wiecie, jak to jest ze mną. Musiałem zamówić sobie tych par z 10 na spokojnie, pomierzyć w domu i dopiero je odesłać. A minus jest taki, że w sklepie, w którym najczęściej kupuję spodnie, czas wysyłki internetowej to są 2 tygodnie. Także korzystam z tego ostatniego dnia i lecę po spodnie. Mission complete. Wracamy. Cześć, patrzcie co się dzieje. Zebrałem się jeszcze na myjnię. Nie wiem czy mnie teraz widzicie i słyszycie. Może być z tym ciężko, ale to... O, włączę światełko. Słuchajcie... Nie, dobra, pogadamy później. Nie spodziewałem się, że będzie tak głośno. Cześć. Znowu jest wcześnie rano, znowu witam się z wami ja, ale spokojnie. Paulinka i Hania zaraz się pojawią. Ja wiem, że to są główne atrakcje vloga, na których zawsze czekacie, czyli dziewczyny moje kochane. Ale idę do piekarni, bo zaraz będzie śniadanko, a przy okazji zamówiliśmy Hani nowe książeczki, także będzie miała niespodziankę na weekend. Bo ona ostatnio bardzo, znaczy i ostatnio w ogóle lubi bardzo książeczki oglądać. A że są już w paczkomacie, także lecę. Jakie to książki? Zobaczycie za chwilę. Myślę, że jej się spodobają, to na pewno. Nikogo nie ma na ulicy. Ptaszki ćwierkają, tu pusto. Nikogo. Chyba mogłem jeszcze pospać. Zajrzymy, czy tam nic nie ma. Mam w zwyczaju, słuchajcie, zaglądać zawsze do tych skrytek, bo raz miałem taką sytuację, że w skrytce, w której była moja paczka, była też paczka od pewnej pani z Lublina, którą później jej odesłaliśmy, bo zachowaliśmy się jak ludzie, mogliśmy to otworzyć i wziąć sobie to, co jest w paczce, znaczy mogliśmy, nie mogliśmy, bo to nie było nasze i tak nie zrobiliśmy, po prostu odesłaliśmy to, pani nam zapłaciła za przesyłkę, ale generalnie niezłe jaja były, bo dzwoniłem do tej pani i okazało się, że impost się lekko mówiąc wypiął na panią, ale to była też śmieszna rozmowa, bo zadzwoniłem na numer, który był na przesyłce i mówię, że mam pani paczkę, a pani, że super, to podjedzie, gdzie pan jest? Ja mówię, że w Rudzie Śląskiej, a pani, aha, a ja w Lublinie. Ale mniejsza z tym. Książki już są i wracamy. Dajcie znać, czy też otwieracie paczkomaty zdalnie, tak jak ja. Nie lubię dotykać takich miejsc generalnie często macanych, także to jest dla mnie spoko opcja, tak samo jak toalety w publicznych miejscach też zawsze łokciem otwieram. A teraz już nic nie widzę. Teraz się zabiję. Cześć kochani, Mati się już z wami przywitał, więc teraz witam się z wami ja. I rozpoczynamy otwieranie paczuszki, bo to chyba jest coś dla Hanusi. Tata przyniósł. Hanusia na razie tu stoi na sofie, się opiera. No zobacz, no idziesz tu. Nie, nawet nóż, a nie, jest potrzebny jest? Nóż. Musiałeś iść teraz bez... Nie! No nie! O! A idzie, idzie, idzie! O! Mama, tata. Popatrz. Nowy Pucio! Pucio mówi dzień dobry i Pucio mówi dobranoc. Hanusia już wzięła sobie książeczkę, którą bardzo lubi.
czyli tą książeczkę jakby trochę interaktywną, bo ona sobie tam może paluszkiem. O właśnie. I tam jaką wziąłeś zwierzęta domowe? To piesek. Żeby się oswajała. Chau, chau. My bardzo lubimy te książeczki, znaczy my lubimy Hania, i Hania lubi. Zobacz, piesek. Widzimy, że ona je lubi, dlatego my też je lubimy. No a Pucio, no to jest klasyka. Hania bardzo lubi Pucia. O, pokazuje pieski, miśki, wszystko. Te są bardzo fajne książeczki. No, my już kiedyś pokazywaliśmy jakieś inne, bo Hania ma już kilka. No dobrze. Spokojnie, to są twoje. To są twoje, proszę. Nikt ci nie weźmie. Baw się dobrze. No. Teraz, co byś, czego by się tu widzieć? Co by się tu, właśnie, bo ona teraz za dużo rzeczy. Trzy książki na raz. I teraz, co by tu zrobić? Tu musisz tak, zobacz. Nie, nie, do tego się nie ciągnie, to się kręci, widzisz? Powiem wam szczerze, że super. Katar mi nie odpuszcza super, i ciągle go mam. Nawet już mam taki, wiecie, zdarty nosek, bo jak człowiek obciera tą chusteczką ciągle, no to jest masakra. Daisy! Daisy! Tu. Miau, miau. Miau? No to są hał, ale to jest hał, hał. A tu jest chomik? No. O, chomiczek. W karuzeli. A tu jest coś jeszcze? Tu już jest ostatnia strona. Teraz Pucio. Muszę wszystko zobaczyć. Akurat ducha. A jest tam ten Pucio zawsze, co ty... Jest ten piesek ze... Koko. Jest piesek i są twoje koko. Ptaszki. Słonko. No. Miały. Miau. Hał. Hał. Miau, miau. Hał. A ty mi to tam będziesz gadać. Ja się znam, że to jest miał. No to gdzie jest piesek? No. A tak pokazujesz pieska, a potem robisz miał zamiast hał. Miniamy. Gdzie jest piesek? Pokaż. Gdzie jest hał, hał? Miau. Hał. To by się pomyliło. A miś tam też gdzieś jest, czy nie ma misia w tych książeczkach? Zobacz. Nie, tu jest gitara i samolot. To też ciągle pokazujesz mamie ten samolot. Miau. Tu nie ma nigdzie kotka chyba. Bip, bip. Ona na razie ten ogląda, co tu w ogóle nowego jest. To jest księżyc. Księżyc, tak. Jak wiecie, jest sobota, od kilku godzin jest nasz nowy vlog na kanale i właśnie Martyna napisała nam komentarz, czy wymieniłam firanki w dużym pokoju na krótkie, czy po prostu koniec filmu był nagrywany później. Tak, Martyna, masz rację, jesteś bardzo spostrzegawcza, to były krótkie firanki, bo są zmienione. Tą długą firanę hotelową, tak ją nazywam, zamieniłam na te krótkie firanki z tymi kryształkami, bo powiem wam w ogóle, na co ja w ogóle wpadłam. Przecież ja te firany, tak jak mówiłam, kupiłam je z jakiegoś chyba nie złego materiału, jeśli chodzi o ten krój firany. No i mam z nimi problem. Ciężko je wyprasować, bardzo się gniotą. No i ja ostatnio wyczaiłam, jak je ostatnim razem wieszałam, że zawiozłam je po prostu do pralni. Wiecie, jak są takie w galeriach pralnie. I tam po prostu mi je wyprasowały te panie za 50 czy 60 zł. No ale to już w ogóle nie było porównania. Te firany były, wiecie, fajnie wyprasowane, tylko wiadomo, jak trzeba je było przewieźć, no to ten jakby na pół to jedno złożenie było, ale to już żelazkiem bez problemu wyprasowałam, a nie całe takie długie firany na tyle metrów, nie? No i ja się zorientowałam, no i co zrobiłam? Zrzuciłam te firany, bo nie mogłam na nie patrzeć, bo one były po prostu dla mnie pognieciona i byłam wkurzona. Właśnie je zrzuciłam i powiesiłam tą krótką. Te długie firany po prostu zawiozę do tej pralni znowu, no i powieszę je na święta, a myślę, że na święta przy choince, która w sumie nie wiemy do końca, gdzie stanie, bo nie wiem, jak to będzie z Hanulką, naszą kochaną, czy ona jej nie rozbierze, no ale to już inny temat, później się będziemy zastanawiać nad tym, ale powieszę je właśnie na święta, będą fajnie wyglądać, no i przede wszystkim będą dobrze wyprasowane z pralni.
Cześć. Właściwie tydzień po Wszystkich Świętych, ale czas wybrać się na groby. I to w sumie jest pierwsze takie święto Wszystkich Świętych, Wszystkich Zmarłych, gdzie na cmentarz nie idziemy 1 listopada, tylko idziemy tydzień później. Takie to dziwne wszystko się stało przez tego wirusa. Odłożę, żeby nie potrzaskać. U nas to jest taka tradycja, że zawsze chodzimy na groby bliskich. Czy 1 listopada, czy 31 października, czy 2 listopada. Taka to jest u nas tradycja, zawsze się spotykaliśmy gdzieś tam przy tych grobach najbliższych. Później się gdzieś spotykaliśmy w domach, czy na jakiejś kawie. I spędzaliśmy czas jakby razem, mimo że osobno, to jednak razem, a w tym roku jakoś to inaczej wygląda. Boję się też, że święta przez to będą wyglądały ciutkę inaczej, ale żeby nie popadać w ten taki smutny nastrój, jeżeli faktycznie święta się okażą takie kiepskie, to oglądajcie nasze vlogi, bo myślę, że w nich jest sporo takich momentów, w których można się pośmiać i poprawić sobie humor. A w sumie to chodzi, żebyśmy się uśmiechali, nie? Aha. Kierowniczka, gdzie ty wieziesz ojca? Mam se ręce zdezynfekować. Dobra, zdezynfekuj se ręce, a jowo zwiedza. Oj, mysia. Dobra, to jedziemy. No, listeczki. Patrz, ile listeczków. No. Braliśmy się rano na spacer. Polska złota jesień. Czasu nie marnujemy, bo pogoda jest piękna i nie wiadomo, jak długo jeszcze taka będzie. Naprawdę, mega cieplutko. Hania jak zwykle już na autopilocie. Ona wie, gdzie ma iść. Wie, gdzie jest jej ukochany plac zabaw. Nie, Haniu? No. Bibi. Bibi jedzie, no. Twoja pszczółka, no twoja. Chodź, idziemy, chodź, chodź, chodź. Raz, dwa, trzy. W ogóle przypomniało mi się, że wczoraj myjnia mi przeszkodziła i nie pogadałem z wami, mimo że miałem. Wkurzałem mnie te okulary, cholera, nic nie widzę. 2 dni z rzędu 27 tysięcy zakażeń. Jak myślicie? Będzie narodowa kwarantanna, zamkną nas? Mi się wydaje, że tak. Na pewno nawet. Ciekawe, jak to będzie wyglądało tylko. Bo Hanusia nie przeżyje, jak nie będzie ogłaś na plac za moc. 3, 4. Patrz! Piesek przybiegł. Jaki kochany. Zobacz. To nie jest Daisy, ale też taki piękny. No cześć, piesku. Chcesz iść do pieska? To nie jest miał, no ale byłaś blisko. No właśnie widać, a Hania lubi pieski. No chodź. Nie bój się, myszka. Chał! Hani się jeszcze byli. I ona zamiast chał to mówi miał. No nie na tak po piasku, bo to powinien już rzecz. Ale to jest piesek czy suczka? Suczka. Ale kochana. No jutro woroczek. Jee. Ty jesteś taka energiczna jak Hania. Hania też tak biega. Nie, ale ty jego pieskowi nie dawaj. No, to jest. Nie weźmie, tak. To jest niedobre. Panie, to na głupoty.
umarł. Ja? W lutym miał 14 lat, no. A teraz my żyli też Jorka my mieli. A to też Jor. Ja? Ja, to ja Jor z Bierzy. A ładny bardzo. No, nie taki jak normalny, nie? No, bo trzy kolory. Dziewczynka by jakbyś chciała, żeby ci rzucała, nie? Nie wchodź tam, Haniu, to jest mokre. Nie. Ale niespodziankę masz na placu zabaw rano, widzisz? Jaka niespodzianka. Ty kochasz pieski. Role się odmieniły i dzisiaj to ja będę się żegnać spod inhalatora zamiast Mateusz, który go używał w ostatnim czasie. No ten katar po prostu jest straszny, zresztą widać jak ja wyglądam. Lepiej by było, gdybym się wam tu nie pokazywała, bo to nic miłego nie jest. Dlatego w takim stanie. Nie, no w takim stanie jak teraz wyglądam, wiecie, w zero makijażu, jeszcze ten obszczypany nos i ten katar i jeszcze już włosy tłuste, więc no. Musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie zrobicie next. I co, będzie już na tyle w tym vlogu. Choć jeszcze chyba wiecie co, tylko nie wiem czy to jest dobry teraz moment, żeby poruszać tą kwestię, jak wyglądam, ale jeszcze wiele osób pisało mi, znowu wracam do firany i do prasowania, wiele osób pisało mi w komentarzach o parownicy. Powiem wam szczerze, że nigdy nie miałam, nie używałam, nie widziałam na oczy, z tym, że my mamy stację parową, takie żelazko i ona jest po prostu boskie. Tam jest niby też taki tryb, wiecie, że możecie sobie załączyć tą parę i niby prasować na jakby na stojąco, tak to nazwę, no po prostu w pionie. No ale tu akurat się to nie sprawdzało. Może parownica też ma jakiś inny wyrzut pary i jest pewnie lepsza, ale to jest kolejny mebel, bo to nie ma co ukrywać. Te żelazko parowe też jest o dużo większe, ma tą stację parową niż zwykłe żelazko. Ja osobiście nie wyobrażam sobie życia bez tego żelazka parowego, tej stacji, bo po prostu to jest cudowne, tu się prasuje, wiecie, nic się nie przypali, to jest idealne dla mnie. Ja już kilka razy w życiu, jak mieliśmy jeszcze normalne żelazko, nawet w domu rodzinnym, to spaliłam sobie bluzkę czy coś, ja się totalnie nie nadaję do prasowania, nie lubię tego robić i to żelazko parowe mi naprawdę ułatwia, bo można prasować, wiecie, jedwab, a za chwilę jeans i nic się nie przypali, więc ja osobiście bardzo polecam taką stację parową. Nie miałam parownicy, no ale jednak mimo wszystko się chyba nie zdecyduję, bo mam tylko jedną tą długą firanę i już wiecie jaki jest na nią sposób, bo mówiłam. A reszta firan mam takich, wiecie, krótszych i przede wszystkim takich, które przede wszystkim się nie gniotą i tam, wiecie, tylko wystarczy trochę je żelazkiem przeprasować, a nawet bym nie musiała, no więc się na razie nie zdecyduję, ale możliwe, to jest też fajna opcja ta parownica. Nie wiem, nie korzystałam, ale skoro żelazko parowe jest takie super, to parownica pewnie też. I to już tyle w tym vlogu. I kończę ten wywód. Żegnam się z wami. Żegnamy się, bo tu Matuś też pije sobie kawkę. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i o łapce w górze. No i tyle. To pa, pa. A ja idę się inhalować. Może mi przejdzie. Okay. No.